Początek nocy muzeów to 97 rok i Berlin i kolejne lata w Europie, także w Polsce już teraz setki muzeów w całej Europie uczestniczą w nocy muzeów. Dzisiejsze spotkanie i otwarcie tej wystawy, wystawy Poczet Władców Polski według Jana Matejki było możliwe, jest możliwe dzięki naszemu człowiekowi, Wieluniakowi w Krakowie, panu prezesowi Zbigniewowi Kazimierzowi Witkowi. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie królów do Wielunia, tutaj do tego muzeum. Nigdy nie były nigdzie wypożyczane, więc tym milej i tym bardziej dziękuję, że znalazły się w moim mieście. Tego typu imprezy powinny odbywać się częściej, ponieważ pełnią one ogromną rolę edukacyjną, edukują społeczeństwo w duchu tradycji, w duchu szacunku dla naszej wspaniałej, wielkiej historii. No tak to jest, jak się nie zadba o odpowiednie oporządzenie przed bitwą. Kolega w ogóle lubi rzucać swoim uzbrojeniem ochronnym, co jak widać, o, przynosi dobre skutki. Ale chyba poprosimy, żeby nie zabijał, tak? Widać tutaj też dzieciaczki, to jest wspaniała sprawa, że mogą, że tak powiem, dotknąć na własne rączki, zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Mówiąc kolokwialnie, bomba.